Pochwalony Jezus Chrystus, kolejny dzień naszego życia, uśmiechnijmy się w kierunku nieba, do dobrego Boga, który troszczy się o nas nieustannie. Dzisiaj Pan Jezus nas zachęca, żeby wytrwać w Jego miłości. Słyszymy w Ewangelii tak. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. To są słowa, które Pan Jezus mówi podczas ostatniej wieczerzy. Cały czas mamy Ewangelię, które są z tym związane. Wytrwajcie do apostołów, którzy zaraz się rozejdą, którzy zaraz pouciekają. Wytrwajcie. To wytrwanie w miłości jest wtedy, kiedy wszystko dookoła mówi nam nie. Miłość, co to jest? Miłość cierpliwa jest, to jest cierpliwość, miłość łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Gdy jest niecierpliwość wobec nas, bądźcie cierpliwi, wytrwajcie w cierpliwości. Gdy wam zazdroszczą, wytrwajcie w niezazdroszczeniu. Gdy mówią kłamliwie na was, wytrwajcie w tym, żeby nie kłamać. Jeśli ktoś się unosi pychą wobec nas, to z naszej strony nie idź w tym samym kierunku, tylko wytrwaj w miłości. Miłość nie unosi się pychą. Całe zmaganie, które dotyka nas wtedy, kiedy ktoś wobec nas robi coś przeciwnego. Bo jeżeli mamy wszystko ułożone, taki spokojny dzień, bez emocji wielkich, to miłość po prostu jest. Ona wypełnia nasze serce, się dobrze czujemy. Ale ta miłość Chrystusowa, o której mówi Pan Jezus, czyli nie wycofać się, kiedy Go prześladują, kiedy mówią kłamliwie wszystko złe przeciwko Niemu, kiedy Go oskarżają, kiedy jest przeciwko Jezusowi spisek robiony w nocy. Wtedy nie spiskować, nie zachęcać do złego przeciwko złoczyńcom. To jest wytrwanie w miłości. Bardzo trudne. W ogniu próbuje się złoto. I to dzieje się również z nami, kiedy doświadczamy właśnie takiego trudu. Kiedy apostołowie doświadczają trudu, kiedy my w naszych rodzinach, miejscach pracy doświadczamy czegoś trudnego, wtedy w ogniu próbuje się złoto. Żeby pozostało złoto, trzeba przejść też przez ogień. Błogosławię wam na to rozważanie, na tę drogę proszenia Ducha Świętego, aby nas przez wszystko przeprowadził, abyśmy wytrwali w miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie Boży piękny dzień w słońcu, w Jego mocy. Zapraszam do litanii loretańskiej tutaj poniżej, żeby pomodlić się nabożeństwem majowym albo też do proszenia o Ducha Świętego. To jest ten link obok. Do zobaczenia.